Witajcie najmilsi dziś w studio, ale nie na żywo. Przed majówką nagrałem dla Was ostatni materiałik na te najbliższe dni. Podsumowujemy tematy ostatnie. Przede wszystkim zaczynamy od bardzo mocnego i bardzo niefortunnego tekstu, jaki puścił Fred Wasser na temat Roberta Kubicy i jego przygotowania do ścigania. Myślę, że warto to omówić też dokładnie. Potem bardzo ciekawy temat i konflikt, jaki się rysuje na czele Formuły 1. I walkę o sprinty w przyszłym sezonie. W najwyraźniej prezydent FIA chyba trochę zboczył z kursu i zaczyna grać przeciwko Formule 1 w pewnym sensie. użyła się słowa chciwość w kontekście tego konfliktu. Jest to bardzo interesujące zagadnienie. Może daleko prowadzić jeszcze do innych perturbacji. Dalej o transferowych spekulacjach, które właśnie teraz ruszają. Dużo nowych wiadomości. Tak naprawdę są to oczywiście takie na razie strzały w dużej mierze, ale wydaje mi się, że niektóre, niektóre całkiem celne. Wyścig trwa i dopiero się rozkręca, i chodzi o wyścig nie na trach Formuły 1, bo to tylko weekendy, ale właśnie ten wyścig technologiczny, czyli nadchodzące update y i nadzieje Mercedesa, plany Red Bull'a i co szykuje Ferrari. Riposta na to, co się wydarzyło na Imoli. Show Formu 1 w Miami, yy, czyli no, coś, czego ponoć Formu 1 wcześniej nie widziała. Kilka różnych osób o tym mówi, że takiego zainteresowania jeszcze nie było, co tym bardziej wskazuje na amerykanizację Formuły 1. I na koniec odprawa przed pierwszym weekendem w wyścigowym wyścigach Bolidów, Tymka Kucharczyka, czyli naszego kierowcy, naszej, naszej jednej z naszych nadziei, potencjalnie raczej tej większej nadziei na to, że będziemy mieli znowu Polaka Formuły 1. To są dzisiejsze tematy, a zaczynamy moi mili, od tekstu Freda Wasera, szefa Alfa Romeo. Tekst, moi mieli, co to dużo mówić, nie można nazwać tego inaczej jak e, durny, nie? Durny. Z tego względu, moi mieli, nawet nie chodzi o to, że no, jest to opinia nie mająca nic wspólnego z, z rzeczywistością, o czym za, za chwilę. Chodzi o to, że jest to wielka wpadka komunikacyjna. Takich rzeczy o swoim kierowcy, niezależnie od tego, na jakiej mięśni stanowisku się po prostu nie mówi. E, w ogóle, nie? To, nawet gdyby to była prawda, a bardzo w to wątpię, to, to po prostu takich rzeczy się nie mówi, więc jest to absolutnie, jest to po prostu durna wpadka. Oczywiście to padło w wywiadzie dla Pulsu Biznesu i, i w pewnym sensie Fred został przeparty do muru, widzę jakiś, nie wiem, rodzaj irytacji w nim, bo dostaje takie trudne pytanie, nie, niezręczne, na które chyba nie może otwarcie odpowiedzieć, a odpowiedź jest dość prosta, o czym też trochę później, więc uderza jakby w w kierunku, no takim nie wiem. Moim zdaniem powiedział coś, co musielna na język przyniosła, jakąś taką wymówkę zastosował, i to bardzo źle wybrzmiało, dlatego, że jeszcze raz, nawet gdyby to była prawda, takich rzeczy po prostu się nie mówi o swoim kierowcy. Tym bardziej jest to kierowca powiązany z partnerem zespołu, nie? tak, z jednym ze sponsorów, więc, więc no, jest to po prostu, no, moim, zdaniem, moim zdaniem jest to niebywałe absolutnie, że, że coś takiego padło. Ogromna wpadka. Eee, Wizerunkowa. Eee, w... Robert już się przyjechał. Testy ostatnie w środę, testy Pirelli, pierwsze takie ważne testy w tym roku. Opon w parnej sesji 71 kółek, czyli no. Prawie 20 a ponad dystans wyścigu, po południu tylko 19. Wątpię, żeby to była kwestia tego, że, 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 nie, wiem, że nie miał siły, bo <laughs> w świetnej kondycji. No, przypuszczalnie są to jakieś nie wiem, albo kwestie planów, albo nie wiem, rzeczy, które próbowali, albo po prostu jakieś kwestie operacyjne w Alfie Ramo, co oczywiście nie byłoby nowością. Natomiast przechodząc do tego, status z Freda, z się teraz rozprawimy, powiedział tak. W F1 jeździ 20 najlepszych kierowców na świecie. No, szczególnie Latifi i Mick Schumacher, wydaje mi się, się świetnie wpisują w to. Wang Yujo, nic nie umując, bo na razie jak na debiutanta moim zdaniem robi rozsądną robotę, no to jednak też bym nie zaliczył najlepszych na świecie. Co mówi dalej? Robert z pewnością doskonale rozumie, bo technologię jest dla nas ogromnym wsparciem w tym zakresie. Jego wiedza jest bezcenna, ale pamiętajmy, że ma już prawie 40 lat. Robert jest młodszy Fernando Alonso, który zaraz podpisze kontrakt. Robert jest rówieśnikiem Luisa Hamiltona. Eee... Tylko rocznikowo po prostu. jest jakby ze stycznia, Robles jest z grudnia, natomiast to tylko jest przeskoka, ale są no, niemal w identycznym wieku. Jego, a, ma już prawie 40 lat i jest po ciężkim wypadku. Kolejny argument taki wyciągnięty, wzmasowany z nie powiem czego biorąc pod uwagę, co Robert dokonał po tym wypadku, e, więc mogłoby mu być ciężko wytrzymać trudy całego sezonu. No co, że wow, jaka troska. Ale posiadanie go w zespole ze względu na wiedzę i doświadczenie jest dla nas bezcenne. Moi mili, e, nieudolna wypowiedź, bo dotyczy aktywnego sportowca, który startuje w wyścigach, który jest ich kierowcą rezerwowym. E, Czemu umieja się z o moim Po pierwsze Robert po wypadku swoim, jeśli chodzi o tę kwestię wypadku, przeżył trzy sezony w WRC. Mistrzostwo Świata WRC 2 w pierwszym sezonie. W dwóch kolejnych starty w WRC postrzegane ogólnie przez dyletantów jako nieudane, a w praktyce czyste statystyki pokazują, że w zasadzie żaden Polak inny tyle nie osiągnął w WRC, co Robert. Robert na przykład wygrał 14 odcinków specjalnych. Krzysztof Chłopczyc wygrał kiedyś ex jeden super OS, czyli taki nic nie umując, no bo to też jest jakby próba w WRC, ale nie, nie do końca to samo, co taki klasyczny długi specjalny. Mówiąc w skrócie. Natomiast to, co jest najważniejsze. Po pierwsze, jeśli chodzi o wyzwania fizyczne, to, co się dzieje w samochodzie, to o tym mówiłem nie razem, ale może ktoś oglądał po raz pierwszy albo tego nie widział. Wyzwania jeśli chodzi o prowadzenie samochodu w WRC w porównaniu z Formułą 1, jeśli chodzi o reakcje i o to, co trzeba robić na kierownicy, są daleko większe. Znaczy w formule 1 jest o wiele większa przewidywalność, dlatego, że mamy kilkanaście tych samych zakrętów i tam owszem się zmieniają trochę warunki, gdzieś oczywiście na limicie to jest trudne bardzo, jest ciężkie fizycznie, natomiast cały czas idzie według pewnego schematu. No i to się jeździ tam dwie godziny w piątek, w sobotę znowu tam około dwóch godzin i w niedzielę też około dwóch godzin, sześć godzin. W rajdach czysta jazda to jest czysta improwizacja, to są przejazdy. no Po prostu za każdym zakrętem może czekać niespodzianka, szczególnie na szót, na, na, na miękkich nawierzchniach, których było większe wtedy w kalendarzu i nadal jest. Na sfacie też po prostu za każdym zakrętem czeka niespodzianka, za każdym razem trzeba reagować kierownica lata, la, tak. La, 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 Szczególnie w kolejnach, jak siedzie drugie przejazdy. Jest to po cały czas jazda bez trzymanki, cały czas improwizacja, cały czas walka z kierownicą. O wiele większa niż Formel 1. mniejsze przeciążenia, oczywiście, natomiast sama praca na kierownicy jest o wiele cięższa, Natomiast jeśli chodzi o trudy sezonu, no to owszem, sezon w ŁRC jest krótszy. Jak Robert startował, to miał 13 rund. Przy czym w, w ostatnim sezonie Robert nie przejechał wszystkich. Natomiast. Yy... Praca nad rajdem w WRC zaczyna się na długo przed przyjazdem na rajd, bo szczególnie jak się nie ma doświadczenia, czyli on onboardy, innych kierowców szukasz informacji. Potem przejrzesz na rajd coś w stylu w niedzielę, w poniedziałek przed tym rajdem. Jeszcze po masz testy, jak masz w ogóle możliwość robienia testów, co też akurat Robert miał bardzo ograniczoną. I od. Samego początku na miejscu, do samego końca, do końca rajdu, jak dojdziesz do końca rajdu, od świtu do nocy ciężka praca, dużo czasu w samochodzie, dużo czasu w serwisie, przygotowania, robienie opisów, tak dwa dni zazwyczaj trwa od rana do, do wieczora, a potem moi mieli przez trzy albo cztery dni, w zależności od formatu rajdu, czasem się zaczyna w czwartek, zazwyczaj w piątek, cały dzień jazdy. Od rana do wieczora, po prostu po nieznanych drogach, cały, czas, cały dzień walki. To samo w sobotę i w niedzielę, pół dnia jeszcze do, do tego przyjazdy finałowe. Więc jest to daleko większe obciążenie przede wszystkim. Psychiczne na kierowcy, i to o wiele większe wyzwanie intelektualne niż start wyścigu Formuły 1. No, o wiele I, i także logistyczne, no i też fizycznie. No, oczywiście, przejścia są mniejsze, akurat jakiejś takiej siły fizycznej yy, może aż tyle nie trzeba, ale kondycji chyba tak, chyba nawet więcej. Więc generalnie, jeżeli ktoś przejechał trzy sezony w takiej dyscyplinie i robił taki numer, odwalał na, na, na trasach, typu, że regularnie walczył z fabrycznymi kierowcami, o wiele bardziej doświadczonymi w niefabrycznym i do tego w średnio przygotowanym samochodzie. To mówienie, że mógłby nie pociągnąć tytułu w sezonie Formuły 1, to jest taki trochę abstrakcja, nie tylko i wyłącznie z tego jednego kąta. Dodając jeszcze, że Robert w zasadzie w ostatnim sezonie startu w Raidach sam był szefem zespołu swojego. Sa sam go prowadził, więc miał jeszcze te dodatkowe obciążenie. Więc absolutnie z tego punktu widzenia to jest absurd. Po drugie, Robert przejechał cały sezon Formuły 1 w się w sezonie 2019. Ultra trudny sezon w wydmuszce zespołu Formuły 1, w absolutnie fatalnym samochodzie do jazdy, w samochodzie, który nawet prosto nie, mógł, nie był w stanie zahamować. Nie wiadomo było jak zareaguje, więc w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo trudnym boli. Cały sezon dotrwany. Jeszcze jakieś obciążenie psychiczne, to wszystko co się działo za kulisami, to wszystko co się działo naokoło. To absolutnie największa próba, jaką można mieć. Robert w zeszłym roku prawie wygrał wyścig w Le Mans. Dwie minuty zabrakło, kiedy się zepsuł samochód i po prostu nie dojechali do mety. 24-godzinny maraton, jeden z najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych wyścigów świata. Owszem, z dwoma zmiennikami, ale. No, to, to nie znaczy, że wszyscy mają lekko, to po prostu każdy ma jakieś odpowiednie duże obciążenie. Jest to bardzo trudny wyścig i Robert go w zasadzie prawie wygrał. Nie z własnej winy, prawda, D drobna pierdoła w samochodzie nawaliła. Robert w zeszłym roku z marszu pojechał dwa wyścigi Formuły 1 i oba poszły mu bardzo dobrze. Zważywszy na jego bardzo małe doświadczenie w tym konkretnym samochodzie i generalnie dużą przerwę od startu w Formule 1, no to Robert oba te wyścigi ukończył za, za Giovinacim, za regularnym kierowcą Alfa Romeo. Dziowi miał przewagę tempa, szczególnie w kwalifikacjach i także wyścigu, natomiast no, skończył tam gdzie kończył, no bo tak się ten wyścig układał. Plus, to co było jeszcze charakterystyczne, że to były w zasadzie chyba dwa najlepsze występy Dzimminaciego, generalnie kumulatywnie w jego karierze w Alfa Mo. Dlaczego? Chyba dlatego, że kim jego było w samochodzie i w związku z tym, jakby główne e, siły zespołu uszyły właśnie w to, żeby Dziowi pojechał jak najlepiej ten wyścig, co. Wyobraźcie sobie, co się, tak, w jakiej sytuacji był wcześniej Jowinacji, jak miał był w zespole. Jeżeli Jowi przejął tą, jakby, tę pozycję, Kim jego, i był kierowcą numer jeden w ekipie, e ewidentnie, no to raczej Robert był kierowcą numer dwa. Co nie znaczy, że był specjalnie jakby usadzany, natomiast z całą pewnością cały fokus szedł na to, żeby Jowi te w w weekendy jak najlepiej pojechał. Co też w sumie daje do myślenia, że o ile lepiej mógłby sobie radzić Jowinacji, gdyby miał taki status w zespole przez całą karierę w Alfie Romeo, ale o tym już się chyba dokładnie nie dowiemy. Wracając do Roberta, piąta rzecz najważniejsza, Robert jest bardzo wysportowany, jest z żyła, jest po prostu chodzącym mięśniem, jest w świetnej kondycji, bardzo dużo jeździ na rowerze, znaczy mniej niż by chciał z tego, co, co, co mi się zdaje ostatnimi czasy, ale ile, ilekroć go gdzieś spotykam na torze wyścigowym, to gdzieś tam z tyłu się kryje kolarzówka na której wyjeżdża podczas weekendów, po prostu, żeby trochę potrenować. Ostatnio miał z sobą w Barcelonie, więc, więc jakby negowanie jego jakby zdolności psychicznych czy psychofizycznych w kontekście sezonu jest absolutnym absurdem i jest przede wszystkim bardzo niesprawiedliwe i może być szkodliwe, bo mówimy o aktywnym sportowcu, który cały czas przed sobą ma dużo kariery w sporcie motorowym na bardzo wysokim, de facto na najwyższym poziomie po Formule 1. Więc to jest po prostu ogromna niezręczność, coś co nie powinno paść z ust profesjonalisty. E, już lepiej, gdyby powiedział, że Robert Tempa nie ma. E, no ale tu by się miał z prawdą dość niezręcznie, bo. E, Pokazały to i występy Roberta, kiedy jechał w zastępstwie za Kimiego, co było bardzo dużym wyzwaniem w bardzo trudnych okolicznościach, bez przygotowania praktycznie. i Robert spisał się naprawdę dobrze. Plus no, mają ze sobą testy Pirelli, które też wierzę w to, że pokazały, że jednak jeśli chodzi o tempo, to, to, to tego tempa Robertowi nie brakuje. Mówimy o mistrzu LMS, w, no, w zasadzie w najbardziej obsadzonej kategorii, jeśli chodzi o LMP2. Człowieku, który prawie wygrał Le Mans. O, To oczywiście nie są te same prędkości i przeciążenia, co w Formule 1, ale moi mini stawka jest absolutnie na światowym poziomie. Więc, yy, no, dlatego to jest absurd. Czego yy, Fred nie powiedział? Yy, nie powiedział tego, że ma swoje plany od dawna i swoich faworytów. W obrębie działań ekipy, na przykład Walteriego, którego zresztą zatrudnienie okazało się bardzo trafionym wyborem. Walterii robi mega robotę i bardzo to cieszy. Do tego Joe, który wnosi potężny budżet i co najważniejsze ma chiński paszport, co jest yy, dla Formuły 1 bardzo pożądane i bardzo dobre. Więc tutaj no, absolutnie strzał taki bardzo cenny i, i, i no, no, bardzo silny kandydat. W czeka kierowca i faworyt, yy, faworyt Freda to Opusher, młody kierowca. I tu już jest problem z, z fotelem dla niego, a to jest no moim zdaniem tam mocno zaangażowany Fred, jeśli chodzi o, te, o, o zarządzanie karierą e, tego pursera. I liczył na to, że może opiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli z jednej strony mieć właśnie Joe, Chińskiego kierowcę z dużym zapleczem finansowym, a z drugiej strony zatrzymać jednego z tytułowych sponsorów, czyli Orlan, w Formule 1 i mieć oczywiście przy tym Roberta do pracy rozwojowej. Z czym miał rację. Miał rację dlatego, że Orlan, co Wam wielokrotnie powtarzałem, nie jest w Formule 1 dlatego, żeby Robert Kubica był w Formule 1, tylko jest dlatego, że ma tam swoje cele marketingowe i swoje interesy. Nie tylko jeśli chodzi o wizerunek, ale także o interesy w świecie branży paliwowej. I dlatego jest, natomiast oczywiście, jest jeden kierowca, jedyny. W Polsce, który w, przy tej Formule 1 może się pojawiać na bardzo wysokim stanowisku, i tym kierowcą jest jedynie Robert. Do tego jeszcze no, wizorek Roberta bardzo ciepla generalnie wizerunek różnych różnych stron, które się mogą przy nim pojawić po prostu, bo jest jedynie osobą bardzo szanowaną na całym świecie, w świecie wyścigów nie tylko e, i osobą bardzo e, rozpoznawalną. E, pod materiałem na TikToku, bo na, na, na TikToku dałem, e, dałem do tego krótki komentarz. Jeśli nie byliście, to zapraszam na dole link do tego. Pojawiły się jakieś. E, komentarze diletanckie, że co to ten Kubica, że co to, to nie ma młodych kierowców. Nie ma, tylko że no, to osoby, które mają takie uwagi i takie plany, że zamiast Kubicy, żeby kogoś innego, nie zdają sobie sprawy, jak wysoki jest próg wejścia do Formuły 1 i że przy, przez ten cały czas ani wcześniej, ani po tym jak Robert wszedł do Formuły 1 i za pierwszym, a i za drugim razem nie było i nie ma żadnego kierowcy, który by się zbliżył chociażby do tego, form nawet formalnie, nie mówię sportowo, formalnie, żeby móc być rozważanym do tego, żeby się znaleźć w Formule 1 w jakiejkolwiek roli, poza ewentualnie jakimś tam kupionym testem i do tego też raczej w starym samochodzie i zamkniętym teście, nie w oficjalnym, bo takie są, takie spróg wejścia. Po pierwsze sportowy, a po drugie formalny. Trzeba mieć jakby doświadczenie w kategoriach juniorskich na bardzo wysokim poziomie. W żadnej z tych kategorii nie mamy Polaka, ani w Formule 2, ani w Formule 3, tej właściwej, która się ściga przy, przy Formule 1. Nie ma nikogo takiego. Ani w innych kategoriach pobocznych na najwyższym poziomie nie ma nikogo, kto byłby się zbliżył nawet do tego, żeby mógł być rozważany, żeby, żeby go móc umieścić w tej roli. Albo że kiedy Robert zakończy karierę, czy kiedy uzna, że już nie będzie w Formule 1, nie będzie takiego kierowcy, którego będzie można w to miejsce wstawić, chyba jeszcze. I teraz dopiero idzie fala młodych kierowców. Niektórzy startują już w wyższych kategoriach, choć ciągle nie w tych topowych kategoriach juniorskich, tam nie ma nikogo na razie. Moim zdaniem ta główna fala idzie teraz przez karting i wychodzi z kartingu. Tym Kucharczyk pojedzie w Formule 4 teraz, pierwszy weekend. To jest jeden z tych ludzi, ale to dopiero Formuła 4 hiszpańska. Pierwszy krok po kartingu. Tam można szukać ludzi, ewentualnie, którzy, trzymamy kciuki, dojdą do takiego punktu, że będą mogli się ubiegać o wejście do Formuły 1, w jakiejkolwiek roli związanej z jazdą. Czyli, jak nie kierowcy regularnego, to chociażby kierowcy rezerwowego czy kandydata. To, to, to ci tych kierowców jeszcze nie ma po prostu. I to tak wygląda. Dlatego, e, drodzy dyletanci, chociaż sądzę, że bardzo mało ich, ich jest tutaj, dlatego ciężko jest stawić kogokolwiek innego w miejsce Roberta Kubicy w tym projekcie, bo nie ma takiego Polaka. To musiał być kierowca e, z, z zagranicy. Tyle jeśli chodzi o tę wielką niezręczność. Niezręczność. Pana szefa. Pora omówić no, ten konflikt, który się pojawia między prezydentem FAI a Liberty. We wtorek odbyło się posiedzenie komisji Formuły 1 i no, to są oczywiście wszystkie najważniejsze strony: to są zespoły, to jest Liberty Media, to są czyli zarządcy Formuły 1 praw marketingowych i tak naprawdę generalnie zarządcy Formuły 1 i FAI, która jest też zarządcą, tak naprawdę bardziej formalnym i jej zadaniem w tym układzie jest bardziej no, pilnować oczywiście bezpieczeństwa to, to, to co jest najważniejsze sędziować te zawody co w zeszłym roku średnio wychodziło nie tylko w zeszłym roku e, i w formalności natomiast zarządzanie Formuły 1 to nie jest zadanie FIA absolutnie oni mają tylko wpływ tak naprawdę na kwestie bezpieczeństwa to jest ich takie najsilniejsze wejście o to, to jest kwestia bezpieczeństwa zmieniamy to i to i to poza tym formuła 1 tak naprawdę zarządza się sama i na tym spotkaniu e, między innymi to, w poprzednim efan vlogu jest to spotkanie trochę bardziej mówiane natomiast e, to co się stało to e, zespoły e, które w tym roku nie chciały 6 sprintów, wszystkie się zgodziły na 6 sprintów i formalnie chciały 6 sprintów, a tu nagle o koniem stanęła FIA. Oficjalnie chodzi o logistykę. O wzrost kosztów, który zdaniem FAI się pojawi, i o to, że chcą mieć więcej personelu. Oni już teraz biorą 40 milionów dolarów za, za rok, plus jeszcze po milion dolarów za każdy wyścig ponad 20 i jeszcze jakieś dodatkowe, ponad z tego zyski. E, oczywiście mają bardzo ciężkie zadanie, robią drogie rzeczy, e, no bo to nie, nie jest tania sprawa w, 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 przesuwanie personelu, którego potrzeba dużo i teraz więcej na wyścigi, personel do obsługi, do kontroli wyścigów. No, jest to naprawdę sporo osób. To są ważne rzeczy, ale na przykład przygotowanie nowej formuły technicznej to też, było drogie zadanie. To formuła się sprawdziła, ale oni wydali miliony dolarów na przygotowania, na przykład na testy w, w symulatorach, ale nie tylko. W tunelach aerodynamicznych, żeby sprawdzić te koncepcje, że one faktycznie dale prześciganie i udało się, ale to są koszty. FAI potwierdza, że jest organizacją non-profit i to rozumiem, pełna zgoda, natomiast organizacja jest non-profit, ale Członkowie organizacji, są, jest profit, tak? Oni po prostu na tym zarabiają pieniądze. Więc to, to, że to jest non-profit, to nie znaczy, że nie chcieliby mieć w obiegu więcej żetonów, tak? To, to, to jest oczywiste. I jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, jakby rozwinięcie tematu wczoraj, który w ostatnim vlogu powiedziałem, to w reporter Craig Slater, reporter sport, Sky Sports News to jest koleś, który naprawdę no, jest rasowym reporterem i, i, i generalnie ogarnia temat, szczególnie, jeśli chodzi o wyciąganie wiadomości, no, no jest mega dobre, co to dużo, być. jeden stopowych, jeśli chodzi o ten sport. I Slater zeznał między innymi, że gdy rozmawiał za kulisami z przedstawicielami zespołów i Formuły 1, używano słowa greed, chciwość. Greed is good. To jest taki słynny cytat z pewnego filmu, jak wiecie z jakiego, zapraszam do, do skomentowania pod tym pod tym materiałem. Mówi tak, że kilka... Zespołów powiedziało, że yy, ich zdaniem FIA wcale yy, nie, nie musi ponosić dodatkowych kosztów w momencie, kiedy jeden trening zastępują sprintem. I byli zszokowani, że FIA w ogóle przyjęła takie stanowisko. No mi się wydaje, jak, jak akurat wierzę, że wyścig to nie to samo co trening, i jednak trochę więcej trzeba zachodu, jeśli chodzi o wyścig. Prawdopodobnie, jak to rzuci zazwyczaj, prawda leży po środku. To jest, to jest złota zasada. E, natomiast to, to, co stwierdza Slater, to jest bardzo ważne stwierdzenie i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na razie jest to sytuacja zaogniona i nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie. Slater mówi tak. Na tym spotkaniu Komisji F1 mieliśmy bardzo znaczący podział na najwyższym poziomie Formuły 1. To jest dość ważne. E, pośród e, omawianych tematów było zwiększenie liczby sprintów do 6 w przyszłym roku. Formuła 1. Czyli no tak, zarządca spra spraw ko ko komercyjnych był za, była zgodność pomiędzy dziesięcioma zespołami, które też poparły ten plan, ale nie udało się, ponieważ na tym etapie FIA nie może tego poprzeć. F1 i zespoły dostrzegli, jak wzrosła oglądalność w telewizji i uważają, że ta atrakcyjna forma dla młodych widzów. Dla młodych fanów. Chodzi o to, że po prostu, że widzą, że te sprinty i ten format weekendu, kiedy kwalifikacje są w piątek, w sobotę sprint, a w niedzielę główny wyścig, że to faktycznie no, daje, ta, da, daje oglądalność i potencjał bardzo duży finansowych. Ta forma dla młodych fanów to jest coś, co mnie bawi, dlatego że od lat dyskutowano, że być może wyścigi Formuły 1 są za długie, że powinny trwać góra godzinę, bo trzeba iść z duchem czasu i że młodzież to nie jest w stanie spędzić więcej tam niż ileś tam chyba 15 minut przy, przy jednym projekcie. Jeśli się 5 sekund, nie? Że, bo to jest, wiecie, trzeba to. Trochę tak, ale ja zawsze no, uważałem, że rzeczy wartościowe wymagają trochę więcej zaangażowania niż takie no, te przesuwanie palcem po tym w świecie tak, w świecie World of Instant Gratification, jak to się to nazwał, czyli w świecie, w którym od razu zostajesz, zostajesz nagrodzony. I że też rzeczy wartościowe to jest Formuła 1, i że jak ktoś faktycznie ma być wartościowym widzem tej Formy 1, to niech usiądzie na tupie i niech te półtorej godziny przemęczy, bo jest warto. Nie? W sensie, że, że Formuła 1 się broni. Natomiast generalnie to jest te sprinty to jest wyjście do powiedzmy tych młodszych widzów, którzy nie potrafią, nie potrafią się skoncentrować na dłużej niż 5 sekund. No bo tyle rzeczy na świecie się dzieje niesamowitych w tym telefonie, że, że, ten, że szkoda życia, żeby oglądać jakąś Formułę pierwszą. Więc to jest jakby to jest ten krok w ich kierunku. Idąc dalej. Mają nadzieję, że Sprint może zachęcić niezależnych sponsorów i stać się jeszcze większym źródłem dochodów. A pamiętajcie, że bezpośrednie zyski ze sprzedaży praw telewizyjnych, ze sponsorów Formuły 1 generalnie, tych co widzicie czasem na bandach, typu Aramco, to dość kontrowersyjny sponsor, ale nie tylko, także, także Heineken, oczywiście bezakoholowy i kilku innych partnerów oraz ze sprzedaży praw do organizacji wyścigów, czyli licencji na organizację wyścigów Grand Prix, i to są największe dochody w 1 w tym momencie, licencje na, na, organizację, na organizację wyścigów, te dochody są dzielone między Liberty i zespoły Formuły 1. Więc to są ich pieniądze, ich dzięki. To jest, ten sprint to jest potencjalnie dla nich większy zysk, i oto i na tym się skupiają. Natomiast nowy prezydent FIA, którego zlał przed cozłem Lewis Hamilton i którego, który poniechał ukarania Hamiltona za to, że nie stawił się na gali, bo to nie była kara żadna, to, 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 to co mu przyznano, Mohamed bin Sulayem dał do pieca generalnie i z tej że wielu kluczowych graczy w Formuły 1 było zdumionych postawą prezydenta FIA i wkurzani, byli wkurzeni jego generalnym nastawieniem. I mówi tak, Czuli, że były bardziej zainteresowany rozmową o kwestiach, takich jak, kier jak kierowcy naszą biżuterię. Takich, że kierowcy naszą biżuterię tak pod, podczas wyścigów. Tak. Ciekawe, że nic nie najmniej nie było o tym nic nie mówiono prawda? jakby przycichło. Niż najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Formułą 1. Rosną obawy, że nie idzie w tym samym kierunku, co Formuła 1. Czuli, że był bardziej zainteresowany rozmawianiem, rozmową na, na takie tematy, jak. A przepraszam, to, to, to właśnie, to, to, to właśnie powiedziałem. Z kolei FAI dowodzi, i tu też trzeba ich wysłuchać, bo to nie jest. Powiem tak, moje doświadczenie prywatne, współpracy z FAI jako dziennikarza. Super, nie, w sensie, nigdy się na nich nie zawiodłem. E, za, ludzie, na których zawsze można liczyć, ich życzliwość, ich pomoc, w sensie, że nie w stu zawsze tam są pod telefonem, ale generalnie są bardzo tacy otwarci, życzliwi. Ja, jako dziennikarz, jestem bardzo cieszę, że, że jakby moją obecnością w Forum 1 zawiaduje FIA i niechętnie mi się przyniósł na przykład pod FOM, czyli pod Liberty. Liberty daje wyjściówki dla, czy daje, sprzedaje wyjściówki dziennikarzom telewizyjnym i radiowym, a FIA prasowym i piszącym. Więc, więc ja jestem bardzo tutaj. No nie mam powodu, żeby krytykować EFI za, za cokolwiek, jeśli chodzi o moje działania. Natomiast no, tutaj chodzi o jakby o globalny konflikt. E e e I EFI dowodzi, że faktycznie te organizacyjne wymogi to są większe, znacząco, jeśli jest sprint kwalifikacyjny podczas weekendów. E I że to jest coś więcej niż tylko jakby zamiana prostego treningu na, na wyścig. I moim, jeszcze raz, moim zdaniem pytanie leży po pośrodku. Natomiast pytanie brzmi generalnie, e takie ogólne. Kto jest ważniejszy i silniejszy? W tym układzie. Czy Formuła 1 i zespoły, czy FIA, która jest właścicielem Formuły 1. W FIA pamiętajcie, mówią to w ostatnim programie, jest właścicielem nazwy Formuła 1. Seria się nazywa FIA Formula 1 Championship. Tylko ją dzier dzierżawią na ponad 100 lat za psie pieniądze. O czym mówiłem w poprzednim programie. No i oczywiście zdecydowanie ważniejsza, mocniejsza jest Formuła 1, czyli tutaj to nie jest tak, że sobie może pójść prezydent FIA i powiedzieć, będziecie robić tok, tok i tok. Tego pana nie chcę widzieć, a to postawcie do góry nogami. Nie, nie, to tak nie funkcjonuje. To liberty i zespoły. Mają największy wpływ i powinny mieć na to, co się dzieje w Formu 1, bo zespoły tworzą Formułę 1, a Liberty tym kręci. Więc oczywiście, no, w momencie, kiedy ktoś tutaj spójdzie ambicjonalnie i będzie chciał pokazać, że jest na przykład wielkim prezydentem i że będzie tak, jak on chce, z tego się może zrobić bardzo duży konflikt, więc wypada jakby, jakby, dla dobra federacji i osób, którymi ta federacja się opiekuje, czyli nami dziennikarzami. No, warto, należy mieć nadzieję, że to zostanie jakoś rozwiązanie, że tego konfliktu nie będzie. Przy okazji, skoro mówimy o tematach FIA, nie po wieści przed Miami. Otóż Eduardo Freitas i Nils Wittich, czyli dwaj sędziowie wyścigów, jak informuje Sky Sports News, obaj mieli stwierdzonego COVID. -a. Przed, a Zaraz w kolejny weekend mamy wyścig w Miami, i nie tak łatwo jest dojechać do Stanów Zjednoczonych. Znaczy, wjazd jest dość łatwy, jeżeli masz certyfikat. I spełniasz te, o, i spełniasz te, te, te wymogi do, podstawowe. Natomiast, no, jak człowiek był chory, może być, może być ciężko. Nawet niektórzy mówią, że Masi może być w rezerwie, to raczej nie nastąpi. Masi ponoć w Australii i pusty sobie trochę odpoczywa. Są inne wieści, o to jest coś, co wam sam wam sugerowałem wcześniej, i to znowu dochodzą takie wieści z padoku, że być może tak, tak być, że musieli wręcz udobruchać Masiego, że nie został kozem ofiarnym na zasadzie, że dostał parę kijów i powiedzieli, owun. I może, jak będziesz grzeszny, to ci coś, to ci coś yy, zrzucimy ze stołu pańskiego, tylko wręcz przeciwnie. Musieli z nim to ładnie ugadać, ponieważ miał był na pozycji takiej, żeby założyć proces o to, że został zwolniony. Że de facto wcale nie było tak, że tutaj. Yy, to było oczywiste, że popełniał błędy i że postąpił wbrew kodeksowi, coś, co ja Wam zresztą sugerowałem, tylko właśnie regulamin jest tak ułożony, że miał takie narzędzie w rękach, żeby podnieść decyzję, które podjął. Jestem akurat bliższy tej interpretacji. Tak czy inaczej, yy, to oczywiście zostanie rozwiązane, natomiast, natomiast póki co obaj sędziowie wyścigu, jak donoszą, niepotwierdzono, jednak mocne źródła zapadli na covid -a. Tyle jeśli chodzi o nasze tematy związane z FAI, i teraz parę zdań na temat plotek transferowych w wielu różnych miejscach. Jeśli chodzi o Red Bulla, Helmut Marko powiedział, że latem potwierdzą kto będzie startował u boku Maxa Verstappena w sezonie 2023. Ciekaw jestem, kogo wy obstawiacie. Moim zdaniem Perez to jest oczywisty wybór, o ile nie zacznie wychodzić przed szereg. Perez kilkukrotnie pokazał podczas tego weekendu i mówił o tym, że on uważa się za kandydatę do Mistrzostwa Świata, że ma przesłaniać zespołu, że mogą walczyć jak równy z równym. No i do, do, dopóki jest blisko bardzo, ale nie wyżej, to to nie jest problem. To jest bardzo dobrze. Problem się może zacząć, że no, no, mogą się pojawić chwile, kiedy Perez będzie wyżej, bo jest już na tyle blisko e, Maxa, że w momencie, kiedy nie, Max będzie miał jakieś drobne problemy z ustawieniami, niewielkie, bo to chodzi o dziesiąte części sekundy, drobne, albo nie wiem, się zdekoncentruje, popełni drobny błąd i tak dalej, Perez tam będzie, to może faktycznie trochę odwrócić sytuację w mistrzostwach i może namieszać. A Red Bull nie potrzebuje kierowcy, który będzie rywalizował z Maxem Verstappenem, tylko takiego, który będzie zaraz Maxem Verstappenem. Oczywiście gasni, bardzo by chciał, ostatnio czytałem wypowiedzi, że sam siebie wstawia w rzędzie z. Z Hamiltonem, z Verstappenem, z Leclerciem i Norrisem. I teraz ja nie przeczę, że on może być na tym poziomie, chociaż moim zdaniem aż tak nie. Jest bardzo dobry kierowca, pokazał się z bardzo dobrej strony, ale czegoś mu brakuje. Natomiast to jest właśnie ten problem Gastiego, problem jego frustracji i takiej rzeczy, która mi się nie podoba w nim. To jest to, że to nie on ma się stawiać na tej pozycji. Tylko świat ma go stać na tej pozycji. Fani mają o tym mówić, że nie, no kurde, ten kość bez wątpienia jest na, na, na poziomie Verstappena i Hamiltona. To fani przede wszystkim, a jeśli chodzi o jego przyszłość, to szefowie ekip mają tak twierdzić. I tego za bardzo nie widzę. Znaczy, przypuszczam, proszę o opinię, przypuszczam, że w, w naszym gronie jest jedna osoba, która wierzy, że on może być aż tak dobry. O, przepraszam, się nie wcisnąłem telefonu. Natomiast e, natomiast co do zasady, e, no nie, jeszcze nie, jeszcze tego nie pokazał. Natomiast on ma jeszcze kontrakt do, do 2023 roku z rodziną Red Bull'a, oczywiście. No i tutaj jego miejscem raczej Alfa Tauri. Zdziwiłbym się, gdyby chcieli go wrzucić do Red Bull'a, dlatego że jest to gwarancja fermentu ze względu na jego właśnie takie podejście, na jego, na jego psychikę. Ale zobaczymy, co zrobi, co zrobi. Sergio, tak jak on będzie rozgrywał te kwestie, jego walki o mistrzostwo. Lada dzień Alpin ma potwierdzić Fernando Alonso. W poprzednim wyścigu, znaczy w, w poprzednim cytowałem filozofię Fernando, e, kiedy mówił, że kiedy być może, być może pomyśli odejść, że to musiałby naprawdę być wolniejsza sekunda od kolegi zespołu i w ogóle, przy tam, słaby na startach i tak podał wiele, wiele jakby powodów. Zapraszam do poprzedniego vloga, jak nie widzieliście. E, zanim by być może uznał, że chce odejść z Formuły 1. Coś dość zabawne. Natomiast Joe Sauer, bo on tutaj puścił ostatnio takie największe plotki transferowe. On, on lubi robić takie rzeczy i robi je ba bardzo ciekawie. Eee, i Dużo można wyciągnąć z nich informacji, natomiast Joe przeciętnie z oficjalnością ma. To, to inna sprawa. Natomiast bardzo inteligentnie to robi. Faktycznie ma mega dobre kontakty, informacje, tylko nie zawsze to idzie w tym kierunku, bo, bo to ja nie mówię, że on się myli, tylko, że na danym etapie coś wygląda, że będzie tak. Typu na przykład wydawało się, sam Robert mówił, że był pewny w 2018 roku, że będzie miał miejsce w się w 2019 i nagle to się zmieniło, więc na danym etapie się wydawało, że to jest prawie pewniak, a jednak to nie jest pewniak, jak to w tak samo może być w przypadku Sawarda, ale jest coś takiego, że on dużo snuje różnego rodzaju spekulacji, one z trafialnością to ma może 50%. Natomiast mówi, że zwraca uwagę, że Alonso podpisał personalny kontrakt z dostawcą paliwa dla Alpine, i to jest mądry ruch, i to faktycznie. To, to napisał Howard i to jest pełna zgoda, dlatego że Alpin nie było aż tak entuzjastycznie nastawione do tego, że ma zostać się Alonso. Zaczęli mówili, no tak, że owszem, i w ogóle, no ale nie było takiego, tak, Fernando, jak będzie chciał jeździć, to będzie jeździł do końca życia. To mu sygnalizował, zdaje się, DMO, ale przede wszystkim Lorą Rossi, czyli, czyli, czyli szef całej Alpin generalnie. To sugerował, więc podpisanie kontraktu osobnego z partnerem strategicznym zespołu to jest oczywiście super ruch i to, jest, to była zagrywka godna Fernando Alonso. Esteban Okon miał przecież kontrakt powiedziane, że podpisany dwuletni sztywny na ten sezon i na kolejny sezon. Co było takim trochę zaskoczeniem, że to jest sztywny kontrakt, bo tak. Z tym szacunkiem uznaniem, jest to dobry kierowca, no to jednak no, trochę za dużo, no lokaj. A oni muszą znaleźć miejsce dla Skara Piastriego, super zdolnego e, juniora, który poświęcił ten sezon, i startuje nigdzie po zdobyciu mistrzostwa Formuły 2, żeby się uczyć, prawda, żeby testować, i żeby wyjeździć sobie miejsce w Formule 1. Więc jeżeli nie będzie tego miejsca w Alpine, a w, nic nie zapowiada, żeby było. Alpine na razie nie ma zespołu satelickiego, któremu by dostarczało silniki, bo sami używają tylko swoich. Więc jaki, jaki w tym momencie kierujesz kroki do jednej z najsłabszych ekip Formuły 1, więc zostaje albo Williams, gdzie zdaniem Sawarda oni bardziej się oglądają na nika De Vrisa i raczej chcą mieć własnego kierowcę jakiegoś. De Vrisa to co prawda kierowca Mercedesa, ale mogliby go przejąć, z tego co rozumiem, e, i, i rozwijać swój talent, niż rozwijać kierowców dla innych zespołów. Pamiętajcie, Albon teoretycznie jest zwolniony tutaj z obowiązków Red Bullu, w praktyce jest kierowcą Red Bulla, po prostu, bo tak jest. E, więc, więc ponoć Williams raczej będzie patrzył w w kierunku De Vriesa, znaczy, Ciekawe są, co z tego wyjdzie. Teraz kierowca Formuły E, między innymi w Mercedesie, ale także startujący w prototypach. Albo lepiej w Hasie. No i jeżeli ma to być miejsce w Hasie, no to Magnussen podpisał, z tego co mówią, dwuletni kontrakt. Sztywny znowu. Co też było zaskakujące. A kierowca, który nie ma tego kontraktu, to jest syn ojca swego. Kierowca, który wszedł do Formuły 1 z całą pewnością na nazwisku. Coś tam oczywiście trzeba pojechać, bo trzeba było pojechać, pojechał, no ale generalnie rzecz biorąc, bez wątpliwości, przede wszystkim przez całą tą karierę prowadził go na nazwisko. Kierowca, któremu wszystko sprzyjało, żeby to było to super story, że szczególnie potem, co się wydarzyło ojcu, że wchodzi syn i nawraca nazwisko i łączony z Ferrari. Tylko, że no niestety Formuła 1 yy, Weryfikuje go bardzo krótnie, daje ciała po całości, i cały padok Formuły 1, w tym samym swoim entuzjazmie, i w tendencjach do noszenia klapek na oczach w takich sytuacjach, to jest bardzo charakterystyczne Formule 1. Dlatego moje opinie są takie kontrowersyjne, bo ja w takie bzdety nie wierzę i wam o tym mówię. Cały, ma, cały padek zaczyna też to samo zauważać, nie? że kurczę, że król jest nagi, że ten Mick Schumacher to nie jest jakiś super talent, przynajmniej na, na tym etapie. Wcześniej mówiono, że on potrzebuje dwóch sezonów, że w pierwszym się dociera, a potem, a potem atakuje. Eee więc największe talenty typu Leclerc czy, czy, czy George Russell, czy Verstappen, to nie od razu w pierwszym sezonie, gdzieby nie weszli, boom, i od razu było widać, że to jest kierowca z tej półki. Żaden nie potrzebował dwóch sezonów, żeby objawić się jako supertalent. Co tym bardziej pokazuje, że tym talentem nie jest, nigdy nie będzie. Nie był nie, nie był, nie będzie. Natomiast on musi pokonać Magnusena, prawda? który wszedł po roku przerwy, wszedł z marszu yy, z mniejszą ilością przygotowaniem i. Nie jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1, jest bardzo dobry, skuteczny, ale jednak pozostawia wiele do życzenia, wiele popełnia błędów po prostu. No, także w tym sezonie, I można to tłumaczyć przerwą w startach, ale tych z poprzednich lat nie za bardzo. I to on jest, deklasuje Mika Schumachera. To on zdobywa jedne punkty zespołu póki co. Więc trzeba będzie mu jakoś dorównać. I moim zdaniem będzie trudniej niż kiedyś w Formule 3, kiedy Mik Schumacher w drugim sezonie był w nigdzie i nagle od połowy sezonu, cudownym zrządzeniem, nagle zrozumiał, jak jeździć szybko. Nagle, pom! I do końca sezonu. Zwycięstwa i walka mistrzostwa, mistrzostwo. Nie takie półtorej bo to, 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 to się raczej nie zdarza. Jak ktoś jest słaby, to jest słabe. Zwyczaj to wynika z tego, że nie wiem, na przykład zespół się poprawił, prawda, że ten może silnik jakiś sił. No nie, 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 nie będę w to wchodził, bo, bo tutaj są to, to takie domniemania, natomiast wiem, jak działają wyścigi od ludzi, którzy w tych wyścigach na egzamby zjadli, więc dla mnie to było ultra jakieś dziwne, że nagle się nauczył jeździć. Takie tak, rzeczy po prostu nie zdarzają. W Formule 3 ten numer może przejść, bo to jest de facto monomarka eee, i bardzo centralistycznie zarządzana, także jak będzie w interesie całej kategorii, żeby dany kierowca wygrywał, to oni mają wszelkie narzędzia, żeby sprawić, żeby on wygrywał, tak? że wylosuje lepsze silniki, nie ma takich samych silników nigdzie. Zespołowi będzie szło lepiej. Generalnie opony będzie miał zazwyczaj te jest najlepsze w sensie, bo opony nie są wszystkie równe. Im starsza opona, tym gorzej trzyma. Takie się też zdarzały, że niektórzy kierowcy zawsze losowali te dobre opony, a, a inni mieli ciągle pecha i losowali ciągle te, co stały w kontenerze trzy gdzieś. A to nie tylko w wyścigach, nie? Za to, to też. No, to generalnie w, w, w sporcie samochodowym takie rzeczy się dzieją. W każdym razie tam łatwiej. W Formule 1 nie do końca. Takie rzeczy trzeba było zrobić w obrębie zespołu, tylko że po pierwsze, żeby zrobić to w obrębie zespołu, to Mick musiałby pokazać potencjał, że tam, gdzie. E, e, no, żeby jest w stanie robić to, co Magnusen. Nawet jak jest troszkę gorszy, no to że przynajmniej no, jak Magnusen będzie za nim dojeżdżał, to on te punkty zdobędzie, co Magnusen zdobył. Więc na razie nie jest w stanie tego zrobić. Raz, a dwa. Odnoszę wrażenie, że trochę już jest zmęczony udawaniem, że Mick jest taki fajny. Gintersteiner i zespół Haasa, że teraz jak wzięli Magnusena z powrotem i pozbyli się Mazepina po tym ciężkim sezonie, to, to, to po prostu już, już im się nie chce, nie mają dość jakby udawania i, i takiego no, niesienia tego krzyża dla Ferrari, bo to przecież Ferrari ma nadzieję jest takie, że do Ferrari wrócimy Schumacher. I jeszcze dla całej Formuły 1 oczywiście, no bo dla Formuły 1 to też super, że to nazwisko jest w obiegu, że oni po prostu już im się to trochę znudziło i, i jakby przestają być tacy aż przychylni Mikowi, kiedy dostaje taki Szan od, od Magnusena. No i jeszcze z innych wieści w McLarenie, oczywiście Ricardo, miejsce jest zagrożone. Tutaj pojawia się nazwisko Coltona Herty. Z miesiąc temu czy półtora, Herty został jakby potwierdzony w pewnym sensie jako Junior McLarena, czy inaczej w programie McLarena, żeby, żeby się szykować, tak żeby się rozwijać Formuł 1, testować starszy Bolit. Co się robi z kierowcami, którzy no, chcemy, żeby się wjeździli w Formuł 1. Bolit musi mieć tam minimum dwa lata, chociaż zdaje się, że po tym przejściu to mówiono, żeby był wyjątek, że skoro zmieniła się forma techniczna, to można jeździć Bolitami zeszłorocznymi, tylko nie mogą być zbliżone po prostu specyfikacją do, do obecnego, żeby nie było podejrzeń, że zespoły testują dzięki i tam jakieś swoje rozwiązania, pomimo limitów testowych, to się po to robi. Więc Colton Herta ma jeździć starszym bolidem. To jest, moim z tym z amerykańskim szefem, e, Zackiem Brownem. E, amerykański talent, na który czeka cała Formuła 1 i szczególnie bardzo szybko rosnąca i gwałtownie baza fanów w USA. E, I do tego jest już w programie rozwojowym McLarena. Więc wyobraźcie sobie ten, to sparowanie, ten Colton Herta, który idzie z Indycaru, ta wielka nadzieja, co oni mówią miejscowi, że to jest w ogóle taki, kurde, mizior. Czas pokaże, Formuła 1 to zweryfikuje. Nic nie mówiąc, wyścigi w Stanach są bardzo fajne i są na wysokim poziomie, bardzo ale to nie jest poziom Formuły 1. Nie bez powodu nie mamy kierowców amerykańskich w Formuła 1 tak dawno dobrych. Po prostu. Nie takiego, który byłby wystarczająco dobry i przez, przez kategorię juniorskie. Więc zestawienie go z Norrisem to by była bardzo fajna, no bardzo fajne porównanie. Więc trzymam kciuki, znaczy bardzo lubię dla niego, ale jeżeli jakby nie zrobi tego step up, tak, i, i nie przyspieszy, no to wydaje mi się, że, że, że jego czas faktycznie w Formule 1, a już na pewno McLarenie, powinien się skończyć. I skoro mowa, mm, e, o nie, przepraszam. Teraz temat o, dość ważny. Rozkręca się wyścig technologiczny formalny. Zwróćcie uwagę, że mieliśmy to takie podejście, że, że takie naczuja, bo to jest nowa formuła techniczna, ale też dość nowa, bo dopiero drugi sezon formuła finansowa, czyli mamy odgórny limit wydatków i możesz mieć pięć razy tyle pieniędzy, ale nie masz prawa tyle wydać, gdzie jest dużo szereg stref. Moim zdaniem, i tutaj będzie dużo, są duże pola na nadużycia w tej dziedzinie do tego jeszcze o wiele surowsze i skalowane limity testów w tunelu aerodynamicznym, czyli zespół, który w zeszłym roku był mistrzem świata konstruktorów, czyli Mercedes ma w zaje to jest o 5%, że ma 5% mniej czasu w tunelu aerodynamicznym niż Red Bull, który ma 5% mniej niż kto uczestniczył w zeszłym roku Ferrari, prawda? Czy McLaren Ferrari? i tak dalej, i tak dalej. To najwięcej czasów w tym aerodynamicznym do dyspozycji Has, w związku z tym, bo to był ostatni zeszł, z odcinek Świata. Więc to jest jakby nowe rozwijanie, nowe strategie rozwoju i wprowadzania upgrade'ów, natomiast nagle coś przyspieszyło. Natomiast zacznijmy od Mercedesa. Andrew Szowlin, czyli, czyli dyrektor inżynierii torowej Mercedesa, wierzą, że idą w kierunku rozwiązania problemu z dobijaniem głównego problemu, który usadza Mercedesa. O tym też mówiłem zresztą w poprzednim programie dość, dość obszernie. Mówi tak, nie możemy używać tego samochodu w takim zestrojeniu, do jakiego został zaprojektowany. Musimy jechać z wyższym prześwitem i jadąc z wyższym prześwitem tracimy osiągi. No bo chodzi o to, że im wyższy prześwit, tym mniej docisku z podłogi, przesania z podłogi i to znacząco w tej koncepcji samochodu i w związku z tym nie mają docisku, a i tak walą jak szaleni w ziemię, więc to jest, no to jest koszmar. I szukają rozwiązań aerodynamicznych przede wszystkim. Znaczy nie będę uczył inżynierów Formuły 1 robić bolidów Formuły 1, ale wydaje mi się, że Mechanika też udziela pewnych odpowiedzi. Mówi się, że, że, że inna koncepcja na przykład Red Bull'a, jeśli chodzi o konfigurację zawieszenia Red Bull'a i Mercedesa, związana jest właśnie z tym, że być może chcieli w pewnym sensie wyjść naprzeciw problemom z dobijaniem. I akurat jeśli chodzi o Red Bull'a, szczególnie to jest jeden z bojów, który najmniej dobija. Co mi dalej? Szowin. Gdy Toto to mówi o znalezieniu klucza, tak naprawdę mówi o tym, że jest jakieś rozwiąza rozwiązanie aerodynamiczne, które możemy zastosować. Pytanie, czy to rozwiązanie faktycznie sprawi, że ten problem odejdzie. To jest coś, co chcemy rozwiązać krok po kroku, zamiast liczyć na jeden wielki moment, kiedy wszystko nagle zniknie. Tak? Czyli oni uważają, że to jednak krok po kroku, że to nie, tak, nie jest tak, że znajdą złoty środek i, i nagle brum, nie będzie problemu, sekunda szybciej na, 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 na stoperze. Raczej nie. Uważają, że to jest bardziej skomplikowany problem. Ale widzimy obiecujące sygnały i liczymy, że wprowadzimy te udoskonalenia wkrótce. Być może nawet już w Miami. Trzymamy kciuki i z całą pewnością no, głupio widzieć Mercedesa tak daleko z tyłu, nawet jeżeli przez tyle lat był tak daleko z przodu. No i też, no szczerze mówiąc, no nie wiem, mi, mi nie, nie, nie przynosi satysfakcji widok Luisa Hamiltona tak daleko, dlatego że no, jest to widzówka Formuły 1, jest to jeden z najlepszych kierowców historii tego sportu. I niezależnie od przyczyn, dla których jest tak daleko z tyłu i dostaje od Georgia, a ten, w tym nie jest tylko samo tempo Luisa i Georgia, ale pamiętajmy, że Louis miał pecha tak i no w pewnym momencie on zrobił pit stop w tym typu wyścigu, chyba w poprzednim, przed safety car'em, George, po safety carze. I że George dzięki temu go wyprzedził, więc to nie jest tak, że tylko dostaje taki wpierdziel od tego, od, od Rasena, ale też ma, ma trochę więcej pecha. No więc mam nadzieję, że Mercedes zacznie się odbijać, tylko że nie tak jak kiedyś, że nagle będzie pum i będzie sekundę bardziej z przodu, przed wszystkimi, to nie, ale że będzie się zbliżał i że, i że w końcu jakby odrobi większość tych strat. Red Bull Przyspieszył w ostatni weekend, natomiast żałalezji były kierowca Formuły 1 na przykład stwierdził, że też trochę im przywarciło w tym temacie, że od razu się wstrzelił z zostawieniami. Natomiast no, mi się wydaje, że to, na czym najwięcej zyskali, to poza oczywiście upgrade'ami aero, które od razu zadziałały, no to oczywiście odchudzenie bolidu, bo to są jakby, jak odchudzisz bolid i to nie oznacza, że coś się nagle zepsuje, bo jest za cienkie, no to w tym momencie bezwzględnie, niezależnie od warunków, zawsze będzie zyskiwał czas i to dużo czasu. Więc Helmut Marko mówi, że upgrade'y, które wprowadziliśmy w, do bolidu, wszystkie zadziałały dobrze, samochód trochę zrzucił masę, ale wciąż musimy pracować nad tym obszarem, wciąż jesteśmy powyżej minimalnej masy FIA to jest 3... Boże. 798 kg, to jest waga minimalna bolidu wraz z kierowcą. Przy czym co do kierowcy, bo było pytanie pod po, 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 poprzednim echem vlogiem, zakłada się teraz, że 80 kg masy bolidu to jest kierowca. Więc jeżeli ktoś waży 60, dajmy na to coś w stylu Sonoda, to nie znaczy, że ma 20 kg mniej do dyspozycji, jak ostatnio były rozmowy pod, pod vlogiem, ale to wytłumaczyłem w komentarzu, tylko uznaje się, że waży 80 i po prostu dolicza się to 80 kg więcej. Zdaje się, że to się fotelem za kierowcę, za, za, za fotelem się, się, się to instaluje, żeby po prostu no wszyscy kierowcy też byli zrównani, żeby nikt nie korzystał na tym, że jest mniejszy. No chyba, że waży powyżej 80 kg, no to wtedy już no, no, sam sobie szkodzi, ale no to są już kwestie takie biologiczne, prawda? Yy, więc to jest masa minimalna i teraz... Yy, 10 kg powyżej tej masy minimalnej to jest około 3,4 sekundy starty na okrążeniu. Więc absolutnie kluczowe jest, żeby do tej masy dojść. Co więcej, jak się obniżycie, jak będziecie poniżej tej masy minimalnej, czyli na przykład bolid z kierowcą ma ważyć pod, podczas kontroli 798 kg, a wasz by ważył 790, no to nie przejdziecie kontroli technicznej. Tych 8 kg musi być doliczonych. No, to ktoś powie, no to po co schodzić niżej? Po to, że jak zejdziecie, zejdziecie niżej, to potem tę masę zainstalujecie w kluczowych momentach strategicznie w bolidzie, w podłodze, żeby go lepiej wyważyć. Więc zawsze się opłaca mieć masę jak najbardziej poniżej tego limitu, dlatego że potem dysponujecie balansem i jeszcze wyważacie bolid. To dlatego Robert Kubica powiedział przed sezonem 2008, że gdyby mógł, to by sobie uciął nogi w kolanach, żeby tylko mieć więcej masy do dyspozycji. No bo też przejechał się w testach bolidem Nika Heitfelda, który był o wiele niższy i o wiele lżejszy. A wtedy nie było tej zasady, że się doważa kierowców jakby do do 80, 80 kg, tylko się sumowało y, masa kierowcy plus masa bolidu i ten, co był lżejszy, no to miał o tyle, o ten ciężar miał o tyle więcej ciężarków do, do rozdysponowania w podłodzie bolidu, żeby go wyważyć. Teraz tak, no, no teraz się w jednym miejscu już mocuje. Więc y, to wtedy działało na korzyść lżejszych kierowców, teraz tak nie ma. Y, no i Robert się przejechał na testach bojdemnika Heitfelda i zdał sobie sprawę, że dzięki temu, że nikt jest od niego o wiele lżejszy, to ma o wiele lepiej wyważony, lepiej prowadzący się bolid. Tak więc, tak, tak więc o to chodziło z tym wyważaniem. No w każdym razie Red Bull mówi, że Bolit jest chmarko, że Bolit jest wciąż na diecie. Natomiast Ferrari, moi mieli, zespół moim zdaniem przyparty do moru przez Red Bulla, który rozwinął skrzydła. Na, dotąd byli tacy naprawdę mocno spokojni, się nigdzie nie spieszyli, bo mieli przewagę. W to się odwróciło. Co prawda Mattia Binotto mówi, że to nie, że to jest kwestia tego, że to od toru, track specific, że to właśnie się strzelnie w podogę, w, w pogodę w ustawienia. Moim zdaniem to jest też jednak skok, skok, Red Bulla i to znaczący, bo Ferrari miało sporą przewagę w Australii, jak na ten sezon oczywiście, a Red Bull miał niemałą przewagę w Najmoli. Mówimy to o małych dziesiątych częściach sekundy, ale na takim poziomie sportowym i na tym etapie sezonu to jest już całkiem sporo, kiedy jeżdżą, jeżdżą tak wyśmici kierowce na na takim poziomie na jakim jest Formuła 1? Ferrari ma wprowadzić nowe elementy nie tylko na Miami, ale też ten większy upgrade szykują oczywiście na Barcelonę, na powrót do Europy. Na Miami, między innymi nowe elementy hybrydy, z tego co się mówi, ale też aerodynamikę, która ma być bardziej dostosowana do toru, nowe tylne skrzydło, które stawia mniejsze opory, tak twierdzi Corriere della Sera, chodzi o wydajność aerodynamiczną. Wydajność aer aerodynamiczna na tym, że chcecie mieć Potencjalnie jak najwięcej docisku, ale żeby ten docisk generował jak najmniej oporów, tak? no bo każdy docisk no, sprawia, że się tworzą opory, warteksy, które spowalniają boli. Więc efektywność aerodynamiczna polega na tym, że generujecie poziom generowanego docisku z waszej aerodynamiki, potencjalnie w porównaniu z innymi generuje mniej oporów. Red Bull przez lata na tym wyjeździł naprawdę bardzo dużo, mając przeciętny silnik, jeśli chodzi o moc, bo bardzo dobre generalnie, ale mocowo przeciętny silnik Renault i trzaskali mistrzostwa za mistrzostwem i wygrywali nawet na Imoli, e które jest torem silnikowym, właśnie dlatego, że nie mając najmocniejszego silnika, mieli najwyższą efektywność aerodynamiczną. I na to oczywiście teraz stawia Ferrari przed Miami, które ma być torem. No, on, on, jeśli chodzi o konfigurację łuków, bardziej zakrętów, to jest względnie dość podobny do Imoli. E do ostatniej Australii także, czy nawet do Arabii Saudyjskiej. Ale jednak długość prostych sprawia, że, że no docisk aerodynamiczny będzie mniejszy, dlatego że no mniejszy docisk aerodynamiczny, to wyższe prędkości na prostych. Prawda? I bardziej się opłaca czasami poświęcić prędkość w łukach po to tylko, żeby boli szybciej jechał ze względnie maksymalną prędkością na prostej, bo tam się znajdzie więcej czasu. No i wino to mówi, że mamy kilka nowych części na Miami. Ponieważ jest to, jest to szybki tor w porównaniu z tym, co mieliśmy do, dotychczas, jeśli chodzi o docisk aerodynamiczny, będziemy używać czegoś innego w porównaniu do tego, co było na Imoli. E Mam nadzieję, że poziom docisku, jaki przewidzieliśmy na Imole, e e, się sprawdzi. Jesteśmy dość pewni, że będzie naprawdę efektywny, tak? czyli że, że wydajny. E, ale wiemy, też, że mamy bardzo dobry zestaw aerodynamiczny, jeśli chodzi o średnie, o, o tory ze średnim i niskim dociskiem, czyli to są te poprzednie. Ciekawe, jak jeśli chodzi o tory z wysokim dociskiem, tego jeszcze nie sprawdziliśmy. I że będziemy, nawet z tym zestawem będziemy szybcy. Czyli mówisz, na wypadek, gdyby te upgrade'y nie zadziałają, to cały czas no, mamy taki średni zestaw do średniego docisku, łamane na mały nacisk, że, że cały czas powinniśmy być szybcy. To będzie kompletnie nowy tor, nowe wyzwanie. Dość interesujące. Jestem ciekawy, co tam się wydarzy. A do tego jeszcze szykują ważniejsze upgrade y na powrót do Europy, czyli na Grand Prix Hiszpanii najprawdopodobniej potem, tak? Hiszpania Monaco. Gdzie mogą się znaleźć dużo czasu, no to tutaj Binotto mówi, że oni też mają problem z dobijaniem, co widać. Nie tak wielki jak Mercedes, ale mają i to, jeżeli im się to uda rozwiązać i w tym kierunku też idą, no to wówczas znowu zyskają czas ze względu na to, że bolit nie będzie walił o. Podłogę. Moim mini, generalnie rzecz biorąc, rozkręca się ten właściwy wyścig Formuły 1, bo, bo oczywiście my oglądamy i kochamy ściganie na torze. Natomiast, tak naprawdę, to najważniejszy wymiar rywalizacji, jeśli chodzi o osiągi bolidów i walkę o tytuły, to on się dzieje, moi mini, w laboratoriach i poza przerwą wakacyjną, kiedy się obowiązkowo zamyka fabryki, chyba ciągle na dwa tygodnie, z tego co, co mi się wydaje. No to, no to ten rozwój, tam gdzie się da, to trwa cały czas. I mamy przedostatni temat. Szał 1 w Miami. Mówi się, że nigdy nie było takiego zainteresowania. celebryty się, się interesowały bardzo tym wyścigiem. Mówi się, że 250 tysięcy osób zarezerwowało się na zakup biletów w Miami, a 80 tysięcy mają pomieścić trybuny. Przy więc dość mało, biorąc pod uwagę jeszcze, że to jest gdzieś przy stadionie. Co prawda przez stadion nie będzie przejeżdżał ten tor. No i trybuny będą tymczasowe. Chyba większość, no, no, no bo tutaj jest tor taki. W uliczny, budowane wokół stadionu. Natomiast no, 80 tysięcy to nie jest dużo, szczególnie przy takim zainteresowaniu. Christian Horner, szef Red Bulla, mówi, że Miami będzie super fajne. Nigdy nie widziałem wyścigu, który, który by się spotkał z tak dużym zapotrzebowaniem. Jest absolutnie, ten, oversubscribe, czyli absolutnie zbyt, o wiele większa liczba zapisów niż, niż miejsc na trybunach. Myślę, że lista oczekujących to są setki tysięcy ludzi, którzy chcą się dostać na tor. Zach Brown, czyli amerykański szef McLaren, mówi, że to będzie niesamowite. Jestem tu w formie 1 od 6 lat i nigdy nie widziałem tak dużego zapotrzebowania, czy tak dużego zamieszania, tak nie, podniecenia związanego z wyścigiem Grand Prix, jak widzę w Miami. Z łatwością możemy podwolić, moglibyśmy podwolić tak na, na, na naszą możliwość tak ugoszczenia tych ludzi. A już teraz jesteśmy największym nabywcą tych, tych miejsc, tak, w których można przyjąć ludzi, czy tej infrastruktury w Miami. W F1 jestem około 20 lat i zwykłem jeździć na Grand Prix, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. I porównuję to do zainteresowania Super Bowl. Natomiast jedna rzecz się odbędzie. Zrezygnowano z parady szefów ekip, bo mamy zawsze przed wyścigami parady kierowców, że są wożeni przed kibicami, udzielają wywiadów wtedy, natomiast był pomysł właśnie, żeby w Stanach żeby zrobić paradę dla szefów ekip, to jest oczywiście też pokłosie tego, co się wydarzyło w Drive to Survive, że ci szefowie stali się bardzo popularni, szczególnie Steiner. natomiast ostatecznie z tego, z tego pomysłu zrezygnowano. To Tawolow powiedział, że wolałby tego uniknąć. Też, że nie uważam, że szefowie zespołów czy właściciele powinni machać do fanów. Kocham fanów, ale to powinni być kierowcy, którzy są na czele, to oni są sportowcami, oni są gladi gladi gladiatorami w maszynach, a nie żaden z nas. Pełna racja. Też uważam, że ten blask powinien jakby przypadać kierowcom. Ale szczerze, jak było zapatrzenie w Stanach, no to. Mi się wydaje, żeby się głupio czyli szefowie w takiej roli. I na koniec, no, temat bliski sercem naszym, gdyż dotyczy jednego z tych kierowców, którzy walczą o to, żeby być Polakiem w Formuły 1, a jak nie w Formule 1, to w, generalnie w wyścigach na najwyższym poziomie światowym. Jednym z tych kierowców jest Tymek Kucharczyk. Zresztą. No, program program o Tymku, to żeśmy robili już zadano o Tymku i tych innych młodych kierowcach, więc postaram się teraz też załączyć tutaj gdzieś tutaj do tego kartę. Do, nie, albo do wywiadu albo do, do, do reportażu. Natomiast Tymek awansuje w tym roku z kartingu do bolidów jednomiejscowych. Będzie startował w hiszpańskiej Formule 4. Zaczyna sezon w ten weekend w, w Portimao. Ma 16 lat i wygrał ten, ten fotel w. Teście porównawczym z wieloma różnymi innymi kandydatami. Co jest też bardzo ważnym takim no, no, oznaką, że ma duży potencjał. Ten sezon rozpoczyna z pewnymi trudnościami wobec innych głównych rywali, dlatego że nie, no, nie udało mu się. Wystartować w emiratach arabskich. Tam była kategoria właśnie Formuły 4 taka arabska jeździ świetne, jakby świetny moment, żeby zdobyć doświadczenie, żeby się przeczeć przed sezonem. Większość rywali, szczególnie ci najważniejsi i najbogatsi mają ze sobą to doświadczenia. Tymka to będzie pierwszy weekend wyścigowy, więc no, w sporcie, w którym te przebiegi są kluczowe, no niestety startuje z gorszej pozycji. Mimo tego ma ze sobą sporo testów i z tego co przeszło, naprawdę dobrze. Natomiast teraz wielka próba w Portima, w Ten weekend to będzie prawdziwa weryfikacja, bo każdy będzie jechał tyle, ile może, tak, ile w sobie ma tej prędkości. Mówi tak. Przesiadka z Gokarta do Bolidu zawsze jest dużym wyzwaniem, a tegoroczna stawka hiszpańskich mistrzostw jest najmocniejsza w historii. Po wygraniu e, testów z, z zespołu Richard Mill Young Talent Academy, bo to jest młoda akademia Richard Mill. To ta sama marka, co, co Leclercowi Sikora zakościli za 300 tysięcy euro. I mówię, po wygraniu tego, tego testu, tej. tej to, no, no, tak naprawdę to był taki casting trochę wyścigowy. Wspólnie z moim zespołem MP Motorsport sporo testowaliśmy przez zimę, dzięki czemu miałem okazję poznać niemal wszystkie obiekty z tego rocznego kalendarza. To jest bardzo ważne. W tym także Portemo. To zbudowało moją pewność siebie, którą mam zamiar wykorzystać. Jeszcze raz, duży krok, bardzo duża odmiana. Go karty to jest super kategoria. Zresztą w najbliższych dniach na TikToku będę wrzucał materiały, to jakoś tam podnikuję z moich przejażdżek prawdziwymi go kartami. Jest to szykujące przeżycie, zupełnie co innego niż z wypożyczalni, Natomiast w Gokartach nie ma zawieszenia, to for, Formula jest. Nie ma, a, a jest, ale w, w o wiele niższym stopniu niż, niż w gokart, niż w bolidach Formuły 4. No, hamulce też są skuteczniejsze. W gokartach jest, w, w tych dla juniorów to jest tylko na tylnej osi jest zacisk, no, bo dla seniorów są też z przodu tarcze, natomiast tutaj mamy no, hamulce tarczowe na wszystkich czterech kołach. Inne zasady walki też trochę, no jednak sobie można mniej pozwolić na kontakty, szczególnie jadąc boku bokiem. Jest mniej dynamiki, mniej akcji takiej, że w gokartach to cały czas, po prostu cały czas się masują, czy, y mieszają i, i miksują i tam akcja non-stop. W wyścigach trzeba mieć trochę więcej jednak cierpliwości i w pewnych sytuacjach to odpuszczać, gdzie w kartach by się wchodziło w ciemno. Tak więc dużo rzeczy do nauczenia, dużo rzeczy, które po wyjściu z kartingu nie uchodzą, dużo nauki. Natomiast trzymamy kciuki za Tymka w ten weekend. I jeśli chcecie oglądać jego podczynania, to w opisie tego materiału są załączone linki pod spodem w opisie, gdzie możecie te materiały oglądać. Natomiast w sobotę o 9.30 kwalifikacje. O 15.15 .15 pierwszy wyścig, w niedzielę o 9.32 kwalifikacje, a potem o 11.55 drugi wyścig i o 16.15 wyścig numer 3. Tak więc zapraszam Was serdecznie, trzymajcie kciuki, dlatego że, że jeszcze raz to co Wam mówiłem poprzednio, bez naszego zainteresowania, bez naszego wsparcia będzie wiele ciężej. Po prostu, więc tak, tak jak mówiłem podczas tych reportaży i, i wokół nich, że w, 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 łatwo jest czekać i myśleć, o kiedy będzie to tym co kiedy będzie kierowca w radach formy pierwszej, nie, to łatwo powiedzieć. Eee, trudniej powziąć ten wysiłek, żeby się faktycznie zainteresować, bo są już samo zainteresowanie tymi kierowcami to jest coś, co im bardzo pomaga, żeby powziąć ten wysiłek i, i zamiast czekać na gotowe, to jeszcze uczestniczyć w tym w tak prosty sposób, żeby po prostu jako kibi włączyć telewizor, czy włączyć stream i popatrzeć, co się u naszych kierowców dzieje, prawda, to jest. to tak, w ten, sposób, w ten sposób możemy się przyczynić do tego, żeby, żeby potem tego Polaka, forum, czy Polaków w Formule 1 i nie tylko w wysokich kategoriach wyścigowych, żeby ich mieć. Tak więc zachęcam Was do tego serdecznie, a póki co dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie, życzę Wam tej majówki i wyczekujcie, będą materiały kolejne w najbliższych dniach na kanale, a póki co grację mille za, za uwagę i, i do zobaczenia wkrótce. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.